Radio Wnet, www.wnet.fm. 9.39, w naszym studiu jest też Grzegorz Górny, pan profesor Paweł Skibiński, mam nadzieję, skoro przyszedł później, to może jeszcze chwilę zostać, zanim przejdziemy do rozmowy o współczesnym Kościele i to powszechnym, to może jeszcze chwilę o prymasie Wyszyńskim. Czy pan uważa, że to jego zwycięstwo duchowe to było zwycięstwo wynikające z tego, że polski Kościół się różnił od tych innych kościołów tutaj za żelazną kurtyną, czy to jednak był jakiś geniusz postaci? No na pewno i to, że Polska dzisiaj wygląda inaczej niż kraje Zachodu pod względem duchowym czy kulturowym, to też jest właśnie wynik tych procesów, w których uczestniczył i które animował prymas Wyszyński, bo można powiedzieć, że o ile Zachód został ukształtowany przez pokolenie 68, to u nas w większym stopniu przez pokolenie 66, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile osób uczestniczyło w wydarzeniach 1968 roku, to raczej mamy do czynienia ze środowiskami inteligenckimi, studenckimi w wielkich miastach, natomiast zaangażowanie w uroczystości milenijne dotyczyło milionów osób w całym kraju, a jeżeli to w to wliczymy także Wielką Nowennę, która poprzedzała te uroczystości milenijne, no to może okazać się, że nawet większość narodu brała w tym udział. To był taki moment, kiedy Polacy po raz pierwszy po II wojnie światowej mogli się policzyć. To, co później mówiono przy okazji pielgrzymki Jana Pawła II, to po raz pierwszy miało miejsce właśnie w 66 roku. Charakterystyczne, że profesor Król się liczył dopiero w 79, to znaczy 13 lat później. Zdaje się, że większość Polaków liczyła się w 66. No tak, tutaj pan wspomniał o tym pokoleniu 68, ale zdaje się, że w świecie jednak to pokolenie 68 wywarło swój kształt na różnych instytucjach. Pytanie, czy wywarło również na Kościele powszechnym? To pytanie mogło być postawione teraz przy okazji tego synodu biskupów, który odbywał się w Rzymie. Jedni się go obawiali, inni czekali na niego z nadzieją, że coś tam się zmieni, tak jakby coś musiało się zmieniać, a może musiało. Co z tym, na tym synodzie tak naprawdę się wydarzyło? Czy możemy to już jakoś podsumować? To znaczy, może najpierw się odniosę do tego pytania, to pokolenie 68, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o politykę i kulturę na Zachodzie, to pokolenie 68 tam zaczęło już dominować jakieś 20 lat temu. Ono zaczęło nadawać ton życiu publicznemu. Natomiast w Kościele te rzeczy dzieją się później, dlatego że w Kościele ludzie do najwyższych godności dochodzą nieco później niż na przykład w świecie politycznym. To nie jest wiek 40-50 lat, lecz raczej 60-70, więc widać, że ludzie z tego samego pokolenia 68 dochodzą do najwyższych funkcji z 20-letnim mniej więcej opóźnieniem. I co charakteryzowało to pokolenie 68? To była pewna wojna kulturowa. To jakby było ich główne hasło. I o ile do tej pory Kościół był pewną stroną w tej wojnie kulturowej, to dzisiaj widzimy, że ta wojna kulturowa już się toczy wewnątrz Kościoła. I pewne spory, które do tej pory Kościół toczył ze światem, dzisiaj toczą się wewnątrz Kościoła, dotyczące no, takich kwestii cywilizacyjnych, obyczajowych, kulturowych, jak chociażby stosunek do homoseksualizmu, bo to jest dzisiaj widać taki najbardziej dyskutowany, gorący problem w Kościele, związany między innymi z nadużyciami seksualnymi, konkretnie z pedofilią. I jakoś to też było związane z tym tegorocznym synodem do spraw młodych, który zakończył się niedawno w Rzymie. No właśnie, zakończył się i czy możemy jakoś podsumować, w jaki sposób się zakończył? Znaczy, można powiedzieć, że ten synod został niejako ustawiony, czy też przebiegał w cieniu słynnych listów arcybiskupa Vigano, który bardzo głośno mówił o tym, że w Kościele zaczyna coraz bardziej swoje wpływy rozszerzać lobby homoseksualne, tak zwana lawendowa mafia. I ten synod, który się odbył, widać było w czasie tych przygotowań, że ta agenda homoseksualna była bardzo mocno przed synodem promowana przez niektórych biskupów, a nawet episkopaty całe, jak episkopat Niemiec.
I to miał być temat, który miał być jednym z wiodącym podczas tego synodu. Łącznie z tym, że w tych dokumentach roboczych przed synodem pojawił się po raz pierwszy w historii dokumentów watykańskich taki termin młodzież LGBT. Tymczasem synod zaczął się w momencie, kiedy te skandale homoseksualno-pedofilskie mocno nabrzmiały i widać było, że ta dyskusja potoczyła się w nieco innym kierunku i w ostatecznym kształcie końcowego dokumentu synodalnego te określenia dotyczące homoseksualizmu, które na przykład promowali hierarchowie niemieccy, się nie znalazły. I z przecieków watykańskich wynika, że tutaj interweniował osobiście sam Franciszek, który się włączył do redagowania tego dokumentu i że to on miał zadecydować, że te sformułowania właśnie afirmujące w jakiś sposób orientację homoseksualną się jednak w tym końcowym dokumencie w takiej formie nie znalazły. Rozmawialiśmy latem telefonicznie, to zresztą był poranek w Wierzchosławicach, że było śmiesznie właśnie wtedy, kiedy ta afera z tymi listami arcybiskupa Nuncjusza w Stanach Zjednoczonych wybuchła. Czy to na terenie amerykańskim ma w tej chwili jakiś ciąg dalszy? Czy ta polemika dalej się toczy? No, na terenie amerykańskim sytuacja jest bardzo nabrzmiała, dlatego że list arcybiskupa Vigano, byłego nuncjusza Watykanu w Stanach Zjednoczonych, dotyczyły właśnie głównie skandali w Ameryce. Tutaj cały czas pozostaje pytanie o to, jak były metropolita Waszyngtonu, kardynał McCarrick, mógł zrobić tak błyskotliwą karierę w kościele, skoro od kilkudziesięciu lat wiedziano o jego skłonnościach, a nawet nadużyciach seksualnych. I w Stanach Zjednoczonych wśród katolików panuje olbrzymie rozgoryczenie, wzburzenie z tego powodu, że ich zdaniem nie są podejmowane odpowiednie kroki w tej sprawie. I w tej chwili kolejne stany w USA wszczynają dochodzenia prokuratorskie przeciwko sprawcom nadużyć i przeciwko biskupom, którzy ich kryli. I istnieje takie niebezpieczeństwo, że jeżeli się okaże, że ci księża w ramach tuszowania spraw byli przenoszeni z diecezji do diecezji, a więc ze stanu jednego do stanu drugiego, to wówczas to śledztwo przechodzi już nie, to znaczy przechodzi z poziomu stanowego na poziom federalny, wtedy zajmuje się w tym FBI i wtedy Kościół jest traktowany jak organizacja przestępcza, jak zorganizowana grupa przestępcza, więc tak jak mafia, i może obowiązywać prawo antymafijne wobec niej, które przewiduje bardzo drakońskie kary. Więc tutaj jest spora obawa, że taki scenariusz może nastąpić. Czyli ta interwencja świeckiego ramienia może się skończyć bardzo niedobrze. Tutaj wspomniał pan, że Franciszek postawił jakiś rodzaj non possumus, tak, wobec tych najbardziej postępowych pomysłów. Pytanie o rolę papieża Franciszka w tym wszystkim. W ogóle zarówno taką rolę jakby urzędową, czy on tam gdzieś wiedział, czy nie wiedział o różnych nadużyciach, jak i o rolę jego jako Ojca Świętego. Do czego on właściwie dąży? Jak on widzi to rozeznanie ze strony Ducha Świętego? No jest pytanie tutaj o stosunek do afer pedofilskich, do homoseksualizmu, bo jakby to są dwa różne zjawiska, chociaż one w pewnym sensie się łączą, dlatego że sprawcami większości przypadków pedofilii są właśnie homoseksualiści. I to są liczby na poziomie 80-90% według raportów świeckich instytucji w Australii, Stanach Zjednoczonych, czy niedawno w Niemczech też podobne rezultaty uzyskaliśmy. Ale czym innym jest stosunek wobec pedofilii a homoseksualizmu? I tutaj widać, że kiedy Franciszek się dowiadywał o sprawie pedofilii, to natychmiast interweniował. I rzeczywiście tutaj dochodziło do tych dymisji, kar i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię homoseksualizmu, no to przypomnijmy tą słynną wypowiedź Franciszka w samolocie: któż ja jestem, żeby osądzać? To była odpowiedź na pytanie dotyczące konkretnego człowieka, to znaczy arcybiskupa,
którego przeszłość homoseksualna była wszystkim znana, ujawniona i który został szefem Domu Świętej Marty, czyli tego obiektu, na terenie którego papież mieszka. I wtedy pytanie dziennikarzy w samolocie dotyczyło konkretnie właśnie tego człowieka. I Franciszek odpowiedział, kim ja jestem, żeby go osądzać. Więc można tutaj dostrzec, że inny jest stosunek do osób homoseksualnych, a inny jest do pedofilii. I no jest pytanie teraz, czy w obliczu tych informacji, które są ujawniane na temat właśnie nadużyć dokonywanych przede wszystkim przez homoseksualistów w sutannach, czy taki stosunek da się utrzymać na dłużej? Czy polski kościół jakoś tutaj w tych polemikach się znajduje? Czy kilka lat temu na jednym z synodów bardzo mocno zabrzmiał głos arcybiskupa Gądeckiego? Czy teraz jakoś tutaj głos polskiego kościoła w ogóle jakoś wybrzmiał? Czy jesteśmy obecni w tych dyskusjach? Czy jesteśmy jakimś znakiem? W tym roku można powiedzieć, że żaden głos nie wybrzmiał, nie tylko polskiego kościoła, dlatego że kiedy toczył się synod do spraw rodziny, to towarzyszyły mu polemiki publiczne wielu hierarchów, między innymi właśnie polskich. I w tym roku zostało wydane bardzo surowe embargo na kontakty z prasą. Właściwie biskupi dostali zakaz wypowiadania się podczas obrad synodu i w efekcie tak naprawdę nikt do końca nie wiedział, co się dzieje na synodzie, ponieważ biskupi tego na zewnątrz nie relacjonowali tak jak 2-3 lata temu podczas tamtego synodu i tak naprawdę dopiero otrzymaliśmy dokument końcowy. Natomiast nie było żadnych szczegółów, co się działo za zamkniętymi drzwiami. Także można powiedzieć, że nie tylko nie słychać było głośno polskich biskupów, ale żadnych innych biskupów, bo nie było w tym roku takich głośnych polemik, dyskusji jak wtedy. No, pan Butyk jednak odnajduje zawsze jakąś drogę, żeby dać nam znak, bo niedługo chyba po zakończeniu synodu doszło do radosnego wydarzenia w postaci zdjęcia tego wyroku z Asi Bibi w Pakistanie. I dalej sytuacja jest jednak dramatyczna, bo ona nie może z tego Pakistanu wyjechać. No właśnie, sytuacja jest dramatyczna, bo fanatycy muzułmańscy grożą w razie wypuszczenia jej kolejnymi linczami, samosądami, zamachami na chrześcijan. W tej chwili ta mniejszość chrześcijańska, która liczy w Pakistanie 1 200 000 osób, bardzo poważnie obawia się o swoje bezpieczeństwo i o dziwo najbezpieczniejszym miejscem dla Asi Bibi jest więzienie. Bo może się okazać, że kiedy wyjdzie na wolność, zostanie zamordowana, dlatego że ta fatwa, która w świecie islamu obowiązuje, ona jakby zobowiązuje muzułmanina, który spotka taką osobę, do zabicia jej. Więc w tym momencie nie tylko państwo jest zagrożone. Właściwie państwo przestało być po tym wyroku ułaskawiającym, ale w tej chwili to właściwie niebezpieczeństwo może się kryć w każdym miejscu. I co ciekawe, ci ludzie, którzy byli zaangażowani w jej obronę, wielu z nich zginęło. Gubernator, który się opowiedział po jej stronie, czy minister, no zostali zadźgani nożami. Teraz musiał uciekać jej adwokat, grozi się sędziom, którzy podjęli taki wyrok ułaskawiający, więc okazuje się, że z jednej strony jest to radosna wiadomość, ale z drugiej strony widać, że to nie jest koniec sprawy, a może nawet początek nowego, bardziej krwawego rozdziału. Czy jest jakaś szansa, żeby oni dostali azyl w jakimś państwie, żeby ktoś im po prostu pomógł, żeby przestali żyć w śmiertelnym zagrożeniu cały czas? No szansa taka jest, tylko teraz pewnie toczą się jakieś negocjacje dyplomatyczne na ten temat, żeby to nie spowodowało jeszcze większej eskalacji przemocy, ale tego, o czym oni rozmawiają za zamkniętymi drzwiami, to my na razie nie wiemy. Na razie nie wiemy, jest 9:54, poranek wnet niestety się kończy. Panowie, tutaj zwracam się do obu naszych gości. Pan profesor Paweł Skibiński jest historykiem, jest między innymi autorem syntezy roku 1918, która się niedawno ukazała. Pan Grzegorz Górny jako publicysta też pisuje dużo o sprawach historycznych. W ostatnim tygodniku w sieci nawet jest apokryficzny wywiad z Józefem Piłsudskim, więc mogę się w związku z tym do obu panów zgłosić z tym pytaniem. Czy my w tej chwili jako Polska obchodzimy to stulecie niepodległości tak, jak powinniśmy?
To jest to, co się dzieje na miarę stulecia tamtego wydarzenia. No, pewnie moglibyśmy lepiej, ale z drugiej strony ja nie czuję jakiegoś dużego rozczarowania. To znaczy oczywiście wolałbym, żeby na przykład wydarzenia artystyczne były ten jeden poziom wyżej. Chciałbym, żeby więcej ludzi się włączało, żeby politycy unikali dystansowania się od oficjalnych obchodów. Ale muszę powiedzieć, że mimo wszystko uważam, że stopień takiego społecznego zaangażowania jest znaczny i mnie to cieszy. A z drugiej strony cały czas wydaje mi się, że te takie, powiedziałbym, demonstracyjne gesty odcinania się są, powiedziałbym, raczej chciałoby się powiedzieć, no na skórkowe, to znaczy no, naprawdę sądząc z rangi wydarzenia, to czy weźmie w nich udział jeden, czy prezydent więcej, czy jeden były prezydent mniej, nie ma aż takiego znaczenia z punktu widzenia pewnej świadomości zbiorowej. Także ja byłbym, powiedziałbym tak, zachowałbym uczucia delikatnego optymizmu w tej sprawie. Znaczy ja widzę, że jest dużo takich mniejszych, lokalnych imprez, które dotyczą zarówno samego odzyskania niepodległości, jak różnych towarzyszących mu wydarzeń. Na przykład wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym była bardzo ciekawa konferencja naukowa. Profesor Andrzej Nowak wygłosił wykład na temat setnej rocznicy przyznania kobietom praw wyborczych, bo Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie to się stało, bodajże piątym, zaraz po ogłoszeniu niepodległości, a Stany Zjednoczone zrobiły to w 1920, Wielka Brytania w 1928, Francja w 1944, Włochy w 1947, Szwajcaria w 1971, więc widać, że tutaj Polska była prekursorska i o tym też warto pamiętać, to warto przypominać, że u nas kobiety miały znacznie więcej praw nawet kiedyś niż w innych krajach, bo o ile kodeks Napoleona w wielu krajach Europy był przywitany jako dzieło oświecenia, które przynosi postęp, to okazało się, że w Polsce on tak naprawdę redukował prawa kobiet w bardzo wielu dziedzinach. I to prawo oświeceniowe było bardziej ograniczające niż prawo, które panowało w pierwszej Rzeczpospolitej. I myślę, że to warto przypominać, że pod tym względem byliśmy inni. No, Polska nie przerobiła tego francuskiego typu oświecenia i szczerze mówiąc, dobrze. No. Do dzisiaj żyjemy w błogosławionym cieniu, powiedziałbym, braku takiego runu na nowoczesność naszych przodków z epoki saskiej. Nie żyjemy w cieniu gilotyny. Pytanie, czy, i to już ostatnie pytanie, czy przed tym walcem nowoczesności, który w tej chwili idzie do nas zewsząd, z zachodu, ale takiego bardzo zachodu szeroko pojętego, czy jesteśmy w stanie się uratować? Czy krótko mówiąc, ogarnie nas tęczowy piątek, czy raczej nie? No, kiedyś mówiono, że to ten parowóz dziejów ze wschodu, którego maszynistą jest Józef Wissarionowicz, jest nie do zatrzymania i też przejedzie po wszystkim. No, okazało się, że nie ma żelaznych konieczności dziejowych, jakiegoś determinizmu historycznego. Jest wolna wola, więc tak naprawdę sytuacja jest otwarta. Tak, ja mam nadzieję, że Polacy są przekorni i może nam się uda chociażby w oparciu o nasze wady narodowe też się obronić przed różnymi pomysłami. No, trudno mi jest uwierzyć, że z dnia na dzień się pogodzimy z różnymi głupotami, które są nam serwowane, podczas gdy jednak cały czas Polacy są stosunkowo, już w tej chwili mniej, ale stosunkowo wychowywani jednak w takim przekonaniu, że należy bardzo krytycznie podchodzić do przestrzeni wiadomości publicznej. I chyba wciąż ten krytycyzm jest dużo większy niż w krajach Europy Zachodniej, które rzekomo są wolne pod tym względem. Czyli trzeba myśleć. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Skibiński, Grzegorz Górny byli gośćmi. Dziękuję. Poranka wnet. Jest godzina 9:59. Audycję zrealizował Paweł Chodyna. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Jutro Łukasz Jankowski. Chyba w każdym razie jutro jest czwartek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Radio Wnet, www.wnet.fm.